Panią komendant policji z policjantami, witam pełnomocnika marszałka województwa polskiego. Proszę Państwa, no, mamy przedstawiciela wojewody, który odczyta wystąpienie. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan wojewoda przygotował list z okazji Dnia Flagi. Pozwolę sobie go odczytać. Od 6 lat, 2 maja, obchodzimy jako święto państwowe, Dzień Flagi Narodowej. Flaga ma wymiar symboliczny. Zwieszając biało-czerwoną flagę, główny symbol narodu państwa, zaświadczamy, kim istotnie jesteśmy. Wiemy, jak bardzo narodowa flaga i jej barwy związały się z naszymi dziejami. Z Polską walką o niepodległość, o prawo bycia suwerennym narodem. Tegoroczne obchody Dnia Flagi Narodowej mają szczególne znaczenie. Są naznaczone piętnem tragedii, jaka zdarzyła się 10 kwietnia tego roku. Gdy tylko Polską wstrząsnęła niewiarygodna wiadomość o katastrofie prezydenckiego samolotu, cały kraj pogrążył się w żałobie. W całej Polsce narodowe flagi przepasano żałobnym tirem i spontanicznie wywieszono na niespotykaną dotąd skalę. Biel i czerwień pokryła także trumny osób, które zginęły tragicznie pod Smoleńskiem. Towarzyszyła ich bolesnemu powrotowi do kraju. Widok narodowej flagi opuszczonej do połowy mastu był szczególnie wymowny i przejmujący. Wyrażał odczucia nas wszystkich, którzy tak godnie i solidarnie potrafiliśmy się zjednoczyć w ciężkich dniach narodowej żałoby. Dzisiaj flaga jest podniesiona. Powiewa dumnie, jest symbolem odrodzenia siły pokonującej klęski i dającej wiarę na przyszłość. Symbole narodowe są znakami wyrażającymi i podkreślającymi wspólnotę, jej tożsamość, wartości, ciągłość historii, doświadczeń i tradycji. A trudno budować dobrą przyszłość, gdy ludzi łączy poczucie wspólnej tożsamości i celu, a dzielą nieporozumienia, zawiść
i brak zaufania. Jednak symbole narodowe są ważne nie tylko w chwilach szczególnych i momentach przełomowych. Powinny być obecne przy spotkaniach i uroczystościach lokalnych, a nawet rodzinnych, nie tylko z okazji wielkiego święta. Flaga nie jest kawałkiem biało-czerwonej tkaniny przytwierdzonym do drzewcia, a dzień flagi to nie wyłącznie okazja do wzniosłych przemówień. Jest to przede wszystkim prosta i prawdziwa lekcja patriotyzmu, oparta o najważniejszy z symboli. Nie bójmy się okazywać naszej polskości na co dzień. Nie wstydźmy się wieszać flagi podczas świąt narodowych, w miejscach publicznych i na naszych domach. Trzymać ją w chwilach ważnych i radosnych. Patrząc na flagę, na biel i czerwień, patrzmy w swoje wnętrza. Dostrzegajmy w nich to, co łączy, buduje i wzmacnia, jednocześnie czując drgnienie serca bijącego mocniej z poczucia dumy, wspólnoty i nadziei. Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński. Oddziały spocznij!